Dasz radę jeszcze to powtórzyć? Jeszcze dwa razy jeszcze tylko. I powtórzymy i będzie już o, dobrze, okej? Okay? Zaśpiewam ci o najbrzydszym człowieku na świecie. Oj, masz karon koszmarny był, prawie jak artykuł rukowy oj, w gazecie. Tak, czytałem. Żydota jego była tak ogromna jak obszar losy, a jego widok nawet pas nie mógł powstrzymać morskie. Żydota jego była tak niezwykła jak Mołdawia, a jego widok nawet pas nie mógł powstrzymać bawia. Grzabalnia, po 4-3 miał. Wprawdzie urody było mu brak, lecz miał poczucie humoru, ha, ha! I nim się zdążył obejrzeć świat, został wiatorem horrorów. Wreszcie po latach cierpień i mąk sens życia znalazł właściwy i choć był ciągle brzydki jak smok, poczuł się nagle szczęśliwy. Kęża Marinia, podczas trzeźwi na minia. Kęża Marinia, Kęża Marinia, podczas trzeźwi na minia. W tym momencie cudownym tak los go znów pechem obsypał. W chacie w Kordowie przyszło na świat dziecko z gębą jak nie wypał. Tak, widziałem. Przepadło nagle wszystko, co miał, co zdobył z takim uporem. Szarą przeciętność zepchnął go ten mało okropny pozorem. Kęża Marinia, Kęża Marinia, poczta przed minia. Kęża Marinia, Kęża Marinia, poczta przed minia. Ole! I dasz radę to powtórzyć? I jeszcze raz, i będzie dobrze. Będzie już oddać, okej?